Witam, z tej strony Nero, a to są kolejne informacje. Tak na wstępie od razu wam powiem, co to tutaj w ogóle jest, to na ekranie, to co w tej chwili widzicie. Jest to gra Sonic the Hedgehog 4, epizod 1. Wiem, że go hejtowałem w Sonic 1, ale w sumie epizod 1 jeszcze jest do zniesienia, epizod 2 już jest masakryczny. No ale dobra. Nie zebraliśmy się tutaj, by słuchać tego, który Sonic jest lepszy, a który nie. Tak. W dzisiejszych informacjach porozmawiamy to, co ostatnio się stało. To, co się stało 28 czerwca, czyli dokładnie to, że JJ wrócił. Tak, JJ Joker wrócił. Z czego ja bardzo się cieszę, bo zawsze lubiłem go oglądać. Bardzo się mega cieszę, że wrócił. Doodle ogólnie chciał strollować wszystkich na Facebooku. Na Facebooku dał takiego posta, że wyglądało to tak, jakby on wstawił ten film z jego kanału i taki joke po prostu. A u MC Sobieskiego MC Sobieski napisał post u siebie, że tak, JJ wraca, gadał z nim i tak dalej, więc na pewno JJ wraca. Na razie nagrał jeden film, który będzie zapewne w opisie, jakby co, jeśli ktoś nie wie. Jest to przełomowe, jeśli chodzi o polski YouTube, na 100%. Niektórzy piszą na przykład takie teksty jak i po 3 latach wstąpił na YouTube'a, no bo taka w sumie prawda. Tak, ja się bardzo cieszę. Super, że JJ wrócił. Na razie chyba jeszcze nic nie nagrywał, chyba że nic, nie wiem. Oprócz tego filmu, więc no już troszeczkę czasu minęło od tego. Mam nadzieję, że nie robi sobie z nas jaja, że znowu ma nas tak naprawdę w dupie. No ale... Dobra, okej. Ogólnie o JJ-u już nic, już nie mówimy nic. Cieszymy się, że wrócił i tak dalej. Nie, ja się cieszę. Ostatnio kupiłem sobie nowy telefon. Jego zdjęcie powinno się pojawić w prawym górnym rogu, tak, bo taką mam nadzieję, że nie zapomnę. A w razie czego podam wam stronę z tym telefonem w opisie. Sobie go dokładnie zobaczycie. Jest to Samsung Galaxy Trend 2. Trend Plus, nie 2, przepraszam. Jestem trochę zakręcony, jak zawsze zresztą. Tak, jestem z tego zadowolony. Ogólnie super się sprawuje, jeśli chodzi o gry i tak dalej, i tak dalej. No, jak wiecie, w tej chwili zaczęły się wakacje, już od jakiegoś czasu. Nie bójcie się, przeszedłem do następnej klasy, chociaż było trudno. Z chemii bym nie przeszedł i z matmy, ale z chemii zrobiłem jakieś tam parę projektów, trójkę mi wystawiła na koniec, a z matmy był taki hardkor, że mieliśmy ostateczny test sprawdzający naszą wiedzę, końcowy, i jakbym napisał go na jedynkę, nie przeszedłbym z matmy, a jak go napisałem na dwójkę, no to wtedy bym przeszedł. No i na szczęście napisałem go na dwójkę. Jakbym tylko o dwa punkty miał mniej, już bym miał niedostateczny, więc... Było kiepsiutko, ale się udało, więc juhu, trzecia gimba. Dolak w tej chwili będzie łaził do gimbazy, więc już od września będę mógł na niego mówić gimbus, czy mu się to podoba, czy nie. Tak, więc przez to, że są wakacje, to do Dolaka niedługo pojadę i jeszcze z tatą gdzieś pojadę zapewne, więc w tej chwili na ten cały projekt Zarazek 2000 historia kanału. Nie mam za zbytnio w tej chwili czasu, ale ze spokojem mam nadzieję, że przed sierpniem się jeszcze pojawi, a w najgorszym wypadku w sierpniu, bo już były parę, już było parę osób, które się pytało o to, kiedy będzie ta historia kanału. Już nawet nie będę wymieniał po nikach, ale było parę takich już ludzi i no mówię, trudno było mi odpowiedzieć, kiedy to dokładnie będzie, więc mam nadzieję, że będzie przed sierpniem. A w najgorszym wypadku w sierpniu i też nie wiem dokładnie którego. Dokładnie. Jeszcze w tej chwili, przez to, że się zaczęły wakacje, to chcę podokańczać serie, które rozpocząłem i w ogóle ich nie chcę dokańczać. Więc zrobiłem sobie listę serii, które są w tej chwili aktualne, zawieszone, zakończone i planowane. Tak więc, słuchajcie tej listy. Serie aktualne to są vlogi, Grand Theft Auto 4, GTA 4, Sonic 2, Sonic Adventure DX, inne, wolne granie, z Dolcią przez Terrarię, Floating Islands 2, informacje, LEGO Star Wars The Complete Saga, GTA San Andreas, Nero poradniki i pora na Q-World. Jakby co, cała ta lista będzie oczywiście
w informacjach o moim kanale. Teraz zawieszone Ace of Space Beta, Ace of Space, gry mojego dzieciństwa. Wybaczcie, troszeczkę się zaciąłem. Zagrajmy w Minecraft Retro. Tak, retro na razie nie mam zamiaru też dokańczać, ponieważ zauważyłem, że póki co jeśli chodzi o Minecrafta, straciłem skille do grania w niego. Za długo w niego nie grałem i po prostu nie wiem. Jak nagrywam, no to nie potrafię nic zrobić. Nagrałem ostatnio jeden odcinek Zagrajmy w Minecraft Retro i on będzie, ale znowu jest sfejlowany, tak wam zaspoileruję. I póki co dam sobie z tym spokój. Może później, w późniejszym czasie, kiedy będą wakacje, na przykład w sierpniu zacznę to nagrywać, jeszcze nie wiem, na razie jest to zawieszoną serią. Dalej, retro granie, Happy Wheels. Happy Wheels, no trudno mi powiedzieć, ponieważ Happy Wheels nagrałem tylko jeden odcinek i na razie nic więcej, no z tego nie robię, no i tak trudno mi powiedzieć, no ale na razie to nie będzie, po prostu nie mam na razie siły na tą serię, że tak powiem. Sonic 3, Knuckles, no bo oczywiście Sonic 2 i Minecraft Minigames. Chociaż to też był jeden odcinek, no ale cóż. Zakończone, czyli Sonic 1, Floating Islands i Fusion Fall Heroes. I planowane w tej chwili wam jeszcze podam Sonic CD, Super Mario Bros. All Stars. To jest odpowiedź dla ciebie, Bzyku Total GT, ponieważ pytałeś mi się, czy nagram z Super Mario Bros. Forever. Ja ci odpowiedziałem, że nagram z innej serii, z Mariana, i w tej chwili właśnie masz odpowiedź, jest to Super Mario Bros. All Stars. Postaram się przejść wszystkie tam gry, ponieważ to jest złożone z 4 gier, czyli Mario 1, Mario 2, Mario Secret Level, czy coś w tym rodzaju. To jest, tak jak miało wyglądać na przykład Mario 2, to jest strasznie trudna gra, postaram się jakoś to przejść. Co ja mam z tym Sonikiem? I Mario 3. Nie wiem, czy Mario 3 będę nagrywał, ponieważ jest to długa gra, zobaczymy jeszcze. Oraz Sonic Generations. I to na razie wszystko. Wiem, że Sonic Generations miałem nagrywać w te wakacje na urodziny Sonika. Urodziny Sonika poszły się jebać, bo już ich nie ma, a ja nie zacząłem nagrywać. Wiem, przepraszam, naprawdę mam sporo na głowie w te wakacje, pomimo tego, że są wakacje, ten projekt, jeszcze te wyjazdy, które niedługo będą i tak dalej. Mówię, po prostu za dużo mam na razie. Sonic Generations możliwe, że nie będzie na te urodziny, bo już nie będę specjalnie zwlekał do następnego roku, tylko po prostu zrobię albo jeszcze w te wakacje, chociaż mnie wątpić, żebym zdążył, albo po prostu po wakacjach. Nagadałem. I to by było, ludziska, na tyle. No ja mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. Tak więc, ja jestem Nero, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, informacji. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz i na razie, do zobaczenia, see ya! I'm just confident that when I step on the stage I am dominant and I don't beg.